Cześć, dzień dobry w kolejnym vlogu. Witam się z Wami. Jak widzicie, z działeczki przyjechaliśmy tak na chwilkę z głupotki, żeby zobaczyć co i jak na działce. Nikogo nie ma. Otwieraliśmy dwie bramy. Wszystko pozamykane na trzy spusty. Śniegu pod dostatkiem. Tu na działeczce widocznie odwiedził nas kot, bo są ślady kota. No a poza tym biało. Biało i dosyć chłodno. Niestety w szklarni nic nie przeżyło, jedynie kuflik ma się dobrze. Troszkę te przymrozki nas jednak zaskoczyły i nie zdążyliśmy nic zadziałać z roślinami w szklarni. No ale trudno. Na wiosnę będziemy myśleć o nowej aranżacji roślinnej. Tak w ogóle to mieliśmy jeden cel, bo kupiłam słoninę. Część wywiesiliśmy na balkon sikorką, część postanowiliśmy, że powiesimy tutaj na gałązkach przy karmiku, przy budce. Może akurat jakaś sikoreczka na świeżutką słoninkę się załapie. Na iglakach probiły się takie białe kopeczki ze śniegu. Cały ogródek przykryło śniegiem. Nic nie widać. Żywopłot też pokryty białym puszkiem. No biało, wszędzie biało. Ale śnieg zaczyna się topić. Mężuśka zawiesił słoninkę tu zaraz przy budce. Nie wiem, czy są sikoreczki, czy ich nie ma. Się okaże. I tu drugi kawałek słoninki. Więc w razie czego mogą sobie podlatywać i skubać. Umykamy. Jeszcze pewnie podjedziemy do centrum pod choinkę, zobaczyć jak wygląda oświetlona, bo nie wiem czy to widać tutaj na kamerce, ale już jest po zachodzie słońce, zapada zmrok, ale jeszcze Wam pokażę na jaki pomysł tak na szybcika żeśmy wpadli i pobawiliśmy się chwilę jak małe dzieci. No i zobaczcie co tu za mnie stoi, jakie mam towarzystwo na działce, nikogo nie ma, żywej duszy nie ma, no to są, stoją trzy bałwanki. Za chwilę odwrócę kamerkę i Wam pokażę co żeśmy wymyślili. No i teraz następuje prezentacja poszczególnych bałwanów. Ten tutaj to twórczość Milenki, ale musicie zwrócić uwagę na jego nos. Ja muszę tak stanąć pod odpowiednim kątem i pokazać. Zobaczcie, jaki nochal, jak u Pinokia normalnie. No i te, nie wiem, Milenka to jest fryzura, czy to są uszy? Fryzura, tak, to jest jego fryzura. Zobaczcie, jak pięknie się prezentuje. Tu ma dwie łapki, nawet jeszcze zielone trochę są. Dały radę tej zimy. No i taki pierwszy w okazałości. Teraz przechodzimy, proszę Państwa, do drugiego bałwanka. Drugi bałwanek jest nieco większy. Chyba największy. Był średniego wzrostu, no ale doszedł do wniosku, że jednak musi być najwyższy. Więc dorobiony został mu taki oto kok. Powiedzmy, że to kok. Nawet ma takie fryzury związane gumką. Zobaczcie, tutaj ma oczy, uśmiech od ucha do ucha, tylko że uszu brak. No i łapki takie delikatne, wiotkie, ale też są. Tak się prezentuje drugi bałwan. O, a tutaj na straży dwóch bałwanków stoi trzeci bałwan. Trochę gałki oczne zostały wywrócone w różne strony, ale jest. Fryzurę też ma, taką hortensjową, czapkę na głowie, nos, no uśmiech też musiał być. No i guziki mu dorobiłam, tu troszkę się rozprął ten płaszcz, ale to nic, łapki są. I takie oto trzy bałwany będą teraz pilnować naszej działeczki. Długo pewnie nie wytrzymają, bo odwilż jest, no ale są. Pierwsze bałwany w tym sezonie, jedyne i niepowtarzalne, musiały zostać uwiecznione we vlogu. A teraz to już naprawdę spadamy, bo już jest po zachodzie słońca. Prawie zapadł zmrok. To by było na tyle na dzisiaj. Jeszcze jedziemy na chwilkę do centrum zobaczyć jak wygląda choinka na żywo. Tegoroczna choinka, bo każdego roku mamy inną choinkę. A tyle na dzisiaj. Do następnego razu. Papatki! Thank you.
Thank you.